Dzień dobry, zapraszam Państwa na program Kuby Wojewódzkiego i obiecuję, nic nie obiecuję, przepraszam. W powietrzu niestety coraz bardziej czuć natężenie procentowe samoobrony. I człowiek tak się zastanawia, kiedy, w jakim momencie może poczuć się wolny, może poczuć się wyzwolony od tego ciężaru brunatnego, prawda, brązowego. I znalazłem rozkład dnia wodza. 8:30 wywiad, 9:00 podpisuje listę, 10:00 spotyka się z przedstawicielami, 11:00 znowu wywiad, 11:18 przerwa na wizytę w WC. 11:20 spotyka się z ekspertami, 2 minuty. Między 11:18, jakby powiedział Bogusław Wołoszański, a 11:20 Andrzej Leper nie myśli o Polsce. Wtedy troszczy się o swój własny interes. Później o 14:00 znowu jest OWC. Do 14:15. Wtedy mamy 10 minut spokoju. Naprawdę warto zaglądać. Prawo dla przewodniczącego. Widać, że nie ma jeszcze problemów z prostatą. Wielkie oklaski! A teraz powiem wam o moim pierwszym gościu. Mogę powiedzieć, że jest to kobieta, która ma niesamowite branie. Mogę powiedzieć, że to jest kobieta, która ma niesamowite wzięcie i naprawdę nie pracuje w agencji towarzyskiej. 1 000 000 klientów poszło na jej dzieło, znaczy poniekąd na jej dzieło. Naprawdę. Tyle samo prawie poszło do księgarni, ażeby kupić jej książki, liczne i przeróżne. Fenomen. Fenomen socjologiczny. Czy na pewno? Zadajmy to pytanie jej prosto w oczy. Panie, panowie, a szczególnie panie, chociaż panowie też, ale panie przede wszystkim. Pani Katarzyna Grochola, zapraszam bardzo serdecznie. To ona nadchodzi. Falują! Witam, chciałem. O Jezus Maria! Działam. Bardzo proszę. Pani Kasiu. Nie. Panie Kubo. Robi się wrażenie na kobietach, co? Poleciała mi pani w objęcia od razu. Na mą lichą klatkę. Nie uprzedził mnie pan, że jest schodek, żebym panu wpadła w ramiona. A trzeba było podejść normalnie, powiedzieć Kasiu. Kasiu. Jesteś inna niż wszystkie. Kasiu. 1 000 000 ludzi do dziś zobaczyło film na podstawie twojej książki. 1 200 000 chyba. 1 200 000, nigdy w życiu. No. To jest chyba duży sukces finansowy, także dla ciebie. Czy zawsze tam, gdzie jest w Polsce sukces, pojawiają się problemy? O sukcesach finansowych nie mogę mówić swoich, ponieważ nie jestem upoważniona. Myślę, że jest to sukces finansowy głównie producentów. Aha. I bardzo dobrze, myślę, że ten film będzie miał jeszcze większy sukces. No dobrze, ale ty jesteś autorką scenariusza poniekąd, na bazie tej twojej książki. Poniekąd to jest bardzo dobre słowo. A na bazie tej książki oczywiście. Chcesz powiedzieć, że cię ktoś rżnie na kasie? Chcesz powiedzieć, że mucha nie siada? Dobrze, Katarzyna, jest jakaś ściema finansowa, jeżeli chodzi o ten film, czy to po prostu nie masz prawa? Na temat finansów rozmawiam z elektrownią, której jestem winna 111 zł, ale wkrótce zapłacę, obiecuję. Naprawdę masz takie długi? No. Ale poczekaj, najbardziej poczekaj. Ale z powodu braku skrzynki do listów. Mogłem dostać od ciebie 100 zł? Nie ma problemu, naprawdę. Ma ktoś pożyczyć stówę? Nie, naprawdę, odpalę ci stówę. To będzie normalnie pierwszy wypadek w życiu na antenie. Ty, no, kurwa, przecież wam płaciłem, no. Co, przecież prawda? Potem to wytniesz, widzisz, a to jest dobre w tym programie. Nie możemy jeden do jednego nagrywać i nie wycinać ale nic. My tu nie będziemy wycinać. Waniemy 20 minut normalnie. Kto da stówę dla mnie? No nie wiem, no, wspomóżcie artystkę. No wiesz, no, ostatnio chcieliśmy trochę więcej na Chylińską, parę złotych przyszło, ale niestety. No dobrze, ale jesteś zadowolona z tego filmu? On realizuje twoje intencje, jeżeli chodzi o przekaz tej książki, jeżeli chodzi o wartość? Nie, bo ja sobie piszę książki. I jakoś oczywiście tak, no Stenka jest cudowna i ja ją kocham. No to co? Kochasz Stenkę? Macie z tym problem? Masz problem z tym, że ja mogę mieć z tym problem? Chciałbym na to popatrzeć, bo lubię rozwiązywać cudze problemy. Nie, naprawdę? Ten film jest dobry, jest dlatego świetna. Że... Jest świetna, naprawdę jest świetna. Jest okej. Okay. No. No, jest okej. Okay. Natomiast zastanawia mnie po prostu to, że
ja się spodziewam, że taka osoba jak ty, z twoim temperamentem, z twoim takim nietuzinkowym podejściem do rzeczywistości, to czy w swoich książkach, no te jeszcze nie czytałem, ja wam pokażę, no tytuł jest niezły. Ja też dostałeś pierwszy przede mną, nie czytałeś swojej książki? Pierwsza autorka, która nie czytała swojej książki. To ciekawe. Chodzi mi o to, że jesteś jedną z nielicznych kobiet, które mogą poprzez poczytność swoich pozycji, propozycji, wykonać pewną rewolucję mentalną, seksualną, obyczajową. Myślisz, że ja powinna napisać o tym ulubionym naszym polityku coś? Nie, nie, absolutnie nie o tym mówię. Mówię o rewolucji mentalnej, bo jeżeli świat podobno przeżył drugą rewolucję seksualną, kontaktuje się w zupełnie inny sposób, ludzie wyznają sobie miłość, prawie że odbywają stosunki za pośrednictwem internetu, SMS-u, MMS-ów i tak dalej, to ja oczekuję od ciebie, że ty troszkę za pośrednictwem masowych swoich książek wpłyniesz na przeciętnego człowieka. Nie masz takiej, ja takiego poczucia, że możesz być rewolucjonistką, nie feministką, mam pieprzyć feminizm. Może nie cały, się no bo... zgadzam. Ale dlaczego bym się narobił? Feminizm, no. No Kasiu, no nie uważasz? Nie jestem przeciwna pieprzeniu, ale naprawdę trzeba wybór właściwy jakiś. Słuchajcie, kto zachować. Zaprosił tego gościa? Gość przeciwny pieprzeniu. Właśnie mówię, że jestem za. Ale trzeba dokonywać właściwego wyboru. Kogo, gdzie i tak dalej, prawda? W jakim momencie? Czy użyć gry wstępnej, czy od razu hardcore? Kubuś, czy dla ciebie grą wstępną jest dojazd na randkę? Bo dla mnie grą wstępną jest higiena. Osobista? Nie, partnera. Partnerki! Nie wyczynaj. W swojej prostocie. Jest genialny w swojej prostocie. Wody? Wody, wiesz. Dobrze, dobrze, ty się napij. Ale mnie podeszła ręka. To jest przeniesienie. Nic nie przenosiłem po prostu. Byłem u lekarza, badałem się. Więc robimy tak, że... jeżeli seks oddzielimy... Ciociu Kasiu, cyk. Wójciu Kupciu. No. Jeżeli seks oddzielimy... Jeżeli chcesz mnie namówić do takiej rewolucji seksualnej, żeby już w ogóle bo nie uprawiać seksu czytelnika. Z partnerem, tylko z internetem, to mnie to nie włącza. Ja jestem człowiek starej daty. Do seksu potrzeba dwóch osób. Chętnie różnopłciowców. Najchętniej, oczywiście też jestem za, żeby nie było plotek. Tak, szczególnie, że to sobie wytniesz, co powiedziałeś. Nie wytnę sobie, ja sobie nie wycinam, bo to boli. Kasiu, problem polega na tym, że na świecie 50% randek w tej chwili jest umawianych za pośrednictwem internetu, za pośrednictwem różnych czatów. Ale ty też tak robisz? No ja nie, ale wiem, że młodzi ludzie tak czyli robią. Zobacz, jest nas dwoje, jest nas 100%. Ani ja, ani ty. Nigdy nie wchodziłaś na czaty erotyczne? Nie. No nie mów. Nie. Nie wykliwa, nikt tam nie przyjaźń, nie wiem, ciociu, nie, bo nie umiem posługiwać się internetem. Naprawdę? Nie odbierasz, nie odbierasz listów internetowych? Odbieram normalnie, naciskam sobie Outlook Express, tak jak mi moja córka ustawiła i... A tam pornostrony one same spływają. Ale żeby tak wejść w internet i coś znaleźć, to nie. Coraz więcej osób umawia się na randki za pośrednictwem SMS-ów na przykład. Wysyłają sobie komunikaty, wysyłają sobie MMS-y. Teraz naprawdę można nawet... Dziewczyna może sobie sfotografować biust i wysłać chłopakowi. Polobać się, leży ci, no to się widzimy. A widzisz, że za moich czasów trzeba było odrąbać i wysłać, żeby wysłać. Taka jest różnica. Odrąbać biust. No to tylko dwa razy można się spotkać, a potem w dupie jesteśmy po prostu. To znaczy ja tam nie bywam. Ta rozmowa się nie rozwija, ratunku. Katarzyna, chodzi mi o to... A ty że... możesz cofnąć, powiedzieć, nie, nie jesteśmy. Oczywiście nie bywamy tam. Ja to pozwalam ci tak zrobić. No cholera, nie wstydzi się pisać dla ludzi. To jest podobno największy komplement. Dziękuję. Twój? Nie, ty uznajesz, że to są ważne słowa, bo piszesz, nie krępujesz się pisać wprost rzeczy prostych, sytuacji prostych. Rodzinnych, ludzkich. Jest. A dla kogo mam pisać? Dla zwierząt? Nie, no piszesz dla ludzi. Dla. Nie przyczepiasz temu etykietki, że to jest wielka literatura. Kasia. Etykietki są w ogóle kiepskie. Nie przyczepiasz takiej etykietki. Nie przyczepię. Zgadzasz się z komentarzami, że to jest lekko tandetne, że to jest kiczowate. Nie, nie zgadzam się. Dlaczego? A dlaczego mam się zgadzać z czymś, co nie jest prawdą? Nie, nie jest tandetne, nie jest kiczowate. Wiesz, bo... Jest proste. Proste. Jest dobre. Pokazuje w tych książkach kawałek dobrej rzeczywistości. W innych pokazuje śmierć i umieranie. Mhm. Dlaczego to ma być tandetne? A powiedz mi, czy na przykład reality show, które dla wielu młodych ludzi dzisiaj są trochę takim abecadłem życia, różnych wartości oczywiście wziętych w duży nawias i w duży cudzysłów. Ty bardzo krytykujesz reality show, twierdząc, cytuję, że to wielkie gówno. A ludzie tak oglądają, tak, ludzie oglądają masowo. To jest dla nich dobrze, ale taka poczekaj, ściąga ja nie z mogę, życia. Poczekaj, ale ja nie mogę dlatego, że ludzie oglądają coś masowo, mówić coś, czego nie czuję. Czyli mówić to jest wspaniałe. Ale mogę się wytłumaczyć, dlaczego uważam, że to jest wielkie, to no co powiedziałeś. No dlaczego? Przecież to też jest miłość.
Jest miłość, jest frytka, która kocha. Będziesz mi... Będziesz jest mi... nienawiść, jest chłopak, który frytki nie kocha. Boże, to jak w seksie zawsze mężczyzna przeszkadza. Słyszycie, co ona gada? Posłuchaj. Tak. Fałszerstwo reality show polega na tym, tak, że wychodzi jakiś pan i mówi: teraz, proszę państwa, zobaczycie jakąś prawdę. Otóż to nie jest żadna prawda. Tam są kamery, ci ludzie wiedzą, że są kamery, a z tyłu siedzi 500 tysięcy złotych. Czyli nic nie jest prawdziwe i ja się na to nie daję nabierać. Rozumiesz, bo jeżeli ja zaglądam przez dziurkę od klucza i ty nie wiesz, że ja cię podglądam, to oczywiście to jest może mój drobny grzeszek. Jeszcze cię nie podglądałam. Nie patrz żałuj, tak oj żałuj. Nie patrz tak na mnie. Rozumiesz, ja jestem przeciwna tworzeniu sztucznej rzeczywistości i wciskaniu ludziom kitu, że taka jest prawda. Nie, to nie jest prawda. To jest oczywiście kwestia estetyki czy optyki, bo są ludzie, którzy twierdzą, że na przykład twoje książki to jest wielkie gówno, bo są po prostu fikcją. Nie, poczekaj. To są fałszowaniem mogą się nie podobać moje książki. Mhm. Natomiast na pewno nie są czymś, co ja mówię, tak było. Dziękujemy bardzo. Było bardzo miło. Próbuję mi zrobić. Próbuję mi zrobić. Zaraz. Z tego co wiem, to nigdy w życiu to jest dokładnie twoja biografia. To Stasie z oczywiście facetem. Mam 37 lat, to widać. Jestem młodą, atrakcyjną kobietą, która się zadaje z mafiozem. Po prostu wszystko. Czyli to fikcja, tak? Ustalmy. Bo tak wiele osób spróbowało nałożyć. Czyli no swoją... częściowo oczywiście fikcja, częściowo prawda. No, jak ja budowałam dom, no to Judycie kazałam budować, bo co sobie będę myśleć? Powiedziała kobieta, to sobie będę myśleć i przestała głowę, myśleć. Tracę głowę przy tobie. Dzięki. Nie jestem pierwsza, wiem. No właśnie. Ale może ostatnia, uważaj. Słyszałaś, program się nie skończył. Po tym programie ta Górniak zaszła w ciąży. Ale... Nie, ten gitarzysta to przykrywka przecież. Słyszałam inną plotkę, ale wyciąłbyś to. Dobrze, jaką? Nie wytnę. Chcecie usłyszeć tą plotkę? Tak, zobacz, tak. No? Nie powiem. No dobra, no to w takim razie ostatnie pytanie. Nie, ja nigdzie nie idę. No co ty? Na ja jestem prawdziwą kobietą, ja się dopiero rozkręcam po pierwszych 30 minutach. To ja już skończyłem prawie. Masz problem. Czy można zarobić dużo na pisaniu? Myślę, że można bardzo dużo. Na przykład Rowling zarabia bardzo dużo. To ta, co wymyśliła tego dziwaka, tak? Harry'ego Pottera. No. A ty? Czy ty ja nie wymyśliłam Harry'ego Pottera. No, ja wymyśliłaś... zarabiam odpowiednio mniej. No dobrze, ale ile? No, Kasia, no bo to jest ciekawe. No, w Polsce, wiesz, stworzył się taki mit wokół Pilcha, prawda? Jaką zaliczkę wziął Pilch, ile sprzedał Pilch, ile jak sprzedał, to ile wypił potem Pilch i tak no dalej. No tak. No bo ciekawszych rzeczy nie ma, zamiast, prawda, ile zarobił, a jak mocno potem się zakochał. Chodzi, nie. Chodzi o to, no, powoli zaczyna wchodzić rzeczywiście do świata brukowców. Nie wiem, czy mu zazdrościć, czy mu współczuć, ale nagle w tym kraju zaczęto mówić o pisarzach. Zaczęto zapraszać pisarzy do takich programów jak ten, stajecie się bohaterami mediów, kształtujecie pewne wzorce, sprzedajecie swoją osobowość, więc jesteś, myślę, że także... O, nie sprzedaję żadnej swojej osobowości. Nie. Przyszłam tu, nie wzięłam grosza. Jezu, ale przyszłam, bo mi moja córka powiedziała iść do Kuby Wojewódzkiego, bo ja go znam i ja go lubię. No, a... Młoda jest, naiwna, nie wie, co mówiła. Nie wie, co mówi. Nie wie, co mówi. Nie, tak córka powiedziała? Oczywiście. Super, sobie, zawsze wiedziałem, że... Bo tak jest w pokoleniu zawsze jest tak, że jak jest matka słaba, to córka jest zawodowa. Znaczy nie zawsze tak jest, to nie jest reguła. Twój ojciec musiał być fantastyczny facet. Widziałeś, dziewczyna się wnęła. Się wnęłaś, nie? Jak ona to powiedziała? No powiedz, że się wnęłaś, tak? Nie, odbiło ci się, tak? Dobrze, Kasiu, okej. Okay. Mi chodzi o to, że jeżeli pojawia się taka twoja książka, to ja naprawdę chciałbym zobaczyć, słuchaj, na przykład ja mam koleżanki i to mówię, dobra, zaryzykuję, które dzwonią do agencji towarzyskiej, zamawiają sobie facetów. Taka jest Polska. Nie. Rozumiesz? Tak, nie, są nie, takie nie, dziewczyny. Nie, są takie dzwonią, dziewczyny. Wykorzystują faceta, rozumiesz? Hände hoch mu mówią i potem... I co? Tego nie ma w twoich książkach, a ja bym chciał, żebyś... Słuchaj. Kubuś. To one są strasznie nieszczęśliwe. No są nieszczęśliwe. Poczekaj, no ale czy książki mają pisać tylko o tym, że jest super, że jest fajnie? No weź sobie przeczytaj Podanie o miłość. Tam nie jest super i fajnie. Tam jest o żonie alkoholika, tam jest o śmierci. No czemu mnie atakujesz za moją siódmą książkę? Rozumiesz, no ta jest o tym. Ja? Dlaczego ja mam o fajną dziewczynę sprowadzać do agencji, jak ona ma fajnego faceta, który ją kocha? Co prawda ją niestety rzuca.
Bo nie miałaś tak między nami, tak szczerze. No. Nie miałaś nigdy takiej pokusy, żeby zadzwonić i zamówić sobie właśnie takiego faceta, który przyjdzie, zachowa się jak zawodowiec i wyjdzie. Słuchaj, no strasznie mi przykro, no ale nie. To już wolę być samotną kobietą na bezludnej wyspie. Nawet wolę sobie podpalić włosy i ugasić je ciężkim młotem. A mogłabyś zademonstrować? Chcecie zobaczyć? No. Grochole, ja cały czas ciebie nie czuję. Nie wiem, do jakiego stopnia ty blefujesz, bo ja ciebie, wiesz, ty tak pachnie... Ty się cały czas śmieje, jak i podniecił się dziwnie. No. Bo ja cię przyjdę ten klawiszami. Ale Kubuś, gdybyś tak na moment sobie odpuścił kamery i publiczność. No. Spojrzał mi w oczy. Dobra, odpuszczam sobie was, dobra? Was dobra? Też sobie odpuszczam. Cię też tam. Spojrzał mi w oczy. Mów. Ale sobie odpuściłem, Jezu, fajnie. Wyjął ten długopis, przestał się stresować, to nie jest twój pierwszy program. To nie jest mój pierwszy raz. To 71. Ale masz gorące przestał się wydurniać. Dobra. Podał rączkę. Tak, no. Popatrzył mi w oczy, tu mam oczy. Dobra, tu masz oczy, no to tradycyjnie dosyć. I spokojnie, nie ma kamer, już nic dobra, nie musisz. Dobra, nie ma kamer, no. Patrz, jak podgrywają. Mamy się całować już? No i co dalej? Słuchaj, no zobacz, co się z tobą dzieje. Nie jesteś w stanie ani sekundy wytrzymać, żeby... No teraz jest lepiej. Żeby się nie wygłupiać, to wtedy się pojawia ta niechęć na faceta z agencji, rozumiesz? Mm-hmm. Bo nawet z Kubą Wojewódzkim i nawet Kasia Grochola mogą się trzymać za rękę. A masz na mnie ochotę powoli, czy nie? Czy będziesz wymiotować bal? Kubuś, bardzo powoli, nie niepokój się. Powoli ochotę, tak? Może, ale jestem w twoim może minąć 20 lat, więc nie denerwuj się. To ja będę miał 4 dychy wtedy, to końcóweczka już. 4 dychy do setki. Nie, przyjemnie tak było, strach. Wiesz, to, w sobie nigdy nie byłem tak blisko z żadną Grocholą. Ja nie byłam z żadnym Wojewódzkim. No tak. Śmiało, nie denerwuj się. Słuchaj, chciałem powiedzieć, że nasze spotkanie nie, jest cały czas, jesteś dla mnie taką tajemnicą, wiesz, bo zasłaniasz się tak, nie wiem, nie chcesz powiedzieć, ile zarobiłaś, no. No, bardzo cię proszę, no, za pierwszą książkę dostałam złoty 20 od egzemplarza. Super. I do dzisiaj tak jest. No. No ale umówmy się. A suma summarum dostałaś ile razy tych złotych 20? No więc jeżeli... Za każdym razem przychodzi cię listonosz, mówi pani Kasiu, złoty 20 w Giżycku kupili. Pani Kasiu, w Łódzce ktoś kupił, ale potem oddał. No Kasiu. Słuchaj, jestem jedyną pisarką na razie, której książki są kradzione w supermarketach. Wiesz, ile papier pakowy kosztuje teraz? Cholera, to prawda. Hopie. No dobra, ile zarobiłaś? Zarobiłaś 200 tysięcy złotych? Więc jeżeli wiesz, gdy w 200 tysiącach wychodzi książka, poczekaj, mówimy o jednym tytule. Na szczęście mnie dotykasz, to taka trochę właśnie gra wstępna trochę. Odrobinkę, tak. Odrobinkę. Aż się napiję. No. Napij się spokojnie. Więc rozumiesz, no 200 tysięcy książki to jest 200 tysięcy złotych. Jeden śliczny, masz paluszek. Dobrze, że ci coś stoi. Kasiu! Czy dobrze ci w takim kolorze, jak już... Ja nigdzie nie idę. Nie, nie mogło to być w serek. Żeby odrobinę... Weźmy sobie nożyczki, chcę zrobić serek, ty jesteś taka samodzielna. Dobrze, a dlaczego mi dajesz... Dobra, bluzę ci dam, bo chcę, żebyś już sobie poszła, bo takie rzeczy gadasz, że po prostu chyba jesteś podchmielona. Bluza, zobacz, dla ciebie, hip-hopowa, fajowska. Dobra. Dobra? A poczekaj. A sweterek mogę zobaczyć? Nie, bo ma napis. Daj sweterek. No napis, no a co byś chciała? Co byś na organ, żeby był. Ale dlaczego sweterek mi dajesz? Sweterek, bo ja bym chciał, żebyśmy powoli kończyli, bo ty się robisz niebezpieczna. Kasiu, ja to ci... znaczy powoli, żebyśmy kończyli. Powoli, tak. Także powoli kończę. Powoli, tak, po prostu zaczynam się uzależniać od ciebie. Czy mogłabyś mi napisać tutaj dedykację taką, jakąś taką? Kochanemu Kubusiowi? Tak, 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 coś osobistego, dobrze? Dobrze. Ja powoli będę mówił, tylko tak szczerze napisz coś, dobra. Wiesz, tak, że coś, tak, żeby tak z seksem, z biglem, tak, żeby było coś. Dobra? Dobra, a ty mów. Dobra, ja będę się żegnał. Moi drodzy, kobieta tajemnica, bo jeden z największych fenomenów literackich... Piszesz tam? Tak. Kobieta tajemnica, jeden z największych fenomenów literackich Kubusiowi. Jak piszesz dupa? Jak piszesz dupa? Jeden z największych fenomenów literackich, no chyba mijającej dekady, Katarzyna Grochola. No fajna, równa dziewczyna, szkoda, że na wszystkie... Jeszcze piszesz? Jeden z największych fenomenów literackich... Katarzyna... Proszę państwa, jeden z największych fenomenów utrzymywania się długo na wizji. Kuba Wojewódzki wkrótce napisze swoją pierwszą książkę Techno, Internet i mój seks z tymi obiema czynnościami. I telefon z największą antenką, jaką widziałam. Katarzyna Grochola, dziękuję bardzo! Cicho, cicho, poczekaj! Nie na wizji! Ja powiem, powiem, to nie uniu! Już nie pójdę? Do widzenia państwu, dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Było bardzo miło. Próbuję mi zrobić. Dziękuję panu. Próbuję mi zrobić.
było. Dziękuję bardzo. Kasia Grochola, to dla nas, to dla nas. Dla ciebie tylko bluza. Sweterek. Dziękuję. Kasia, naprawdę, idź już, proszę cię, idź już, dziękuję. Słucham? A mogłabyś ten zdjąć, ja ci potrzymam. Kiedyś wycięła taki, gdyby to było na żywo, bym zdjęła. Naprawdę? Oczywiście. O Boże, jak ja żałuję, że to nie jest na żywo. Kasia Grochola. Nie no, wiedziałem, że cię ciągnie do pałki. Kasia, proszę cię. No dobrze, słuchajcie, to ja teraz powiem, co ona napisała. Grochola, kobieta, poważna kobieta, no. Kasia, mogę przeczytać? Mogę? Nie, Kubuś. Mogę. Moja mama to będzie oglądać. To na pewno przeczytam. Pani Grochola, senior, senior. Jaki senior? Przepraszam, junior, ale trochę starszy. Kubusiowi oby nie tylko palec. Zarobiony. Myślałem, że nie widać. Katarzyna Grochola, no słuchajcie, no powiem wam szczerze, gdybym nie fakt, że zacząłem czytać jedną jej książkę, to bym po tym programie na pewno bym zaczął i może nawet bym skończył, jak zawodowy mężczyzna. Prawdziwego mężczyznę poznajemy po tym, nie jak zaczyna, ale jak długo nie chce skończyć. Widzę Leszek Miller, prawda? No dobrze, mój kolejny gość będzie gościem niby muzycznym, ale o muzyce tak naprawdę rozmawiać nie będziemy, no z wyjątkiem zespołu, który za chwilę zagra. Kiedyś był taki film o takiej bardzo barwnej postaci Stanów Zjednoczonych, on się nazywa Larry Flint, skandalista Larry Flint. On wymyślił takie pismo dla mężczyzn, tam dużo było tych fajnych obrazków i też to do poczytania, kupowałem sobie, czytałem tam felietony i różne takie artykuły. Natomiast pomyślałem sobie, że on jest dobrym przykładem, bo każde społeczeństwo ma takiego Flinta, na jakiego zasłużył. My zasłużyliśmy na Flintę, Ewelinę. Zapraszam bardzo serdecznie. Uważaj, uważaj! Cześć, Ewelina. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jestem. Zarobiony jest. Jak ładnie wygląda. Poczekaj, witam was serdecznie. Ewelina Flinta! Ewelina, czy ty słyszałaś, co ta Grochola tutaj wygadywała? Tak, słyszałam, jestem godna podziwu, bo zniszczyła cię, Kubuś, no. Tak bardzo subtelnie, ale tak się stało. Czy wy też odnosi takie wrażenie, ręka do góry? No. Pamiętajcie. Wszyscy chcą dostać bluzę chyba. Czy ktoś jeszcze uważa, że pani Flinta, znaczy pani Grochola mnie zniszczyła? No, proszę, proszę, proszę. Widzisz? No. I wyjdziesz w tym dresie, w którym przyszedłeś, bracie. Z molami, dziurami i tym godłem jeszcze. No widzisz? Wiesz, że to jest szantaż. To jest szantaż. To nie jest szantaż. Tak, to jest. To jest normalna propozycja, nie do odrzucenia. Nie. Ewelina, za chwilę porozmawiamy z tobą, zobaczymy, kto kogo zniszczył. Ja mam takie haki na ciebie po prostu, że ojej. Aż... Ja też mam parę na ciebie, wiesz? Moim gościem była Ewelina Flinta. Bardzo dziękuję. Nie, siadaj. Jest mam wyjście. Siadaj. Dobrze, Ewelina, posłuchamy muzyki, dobrze? Posłuchamy muzyki, to będzie zespół o nazwie Chili. Chili. Znasz zespół o nazwie Chili? Nie znasz tego zespołu. Poznałam przed chwilą. A my właśnie... Co tak się wiercisz? Coś mi się odczepiło. No właśnie. Nie wnikając w szczegóły, co się wyli, nie odczepiło. Posłuchajmy młodego zespołu, który zasługuje na waszą i naszą uwagę. Panie, panowie zespół, czyli wielkie oklaski. Taki koleś urodził się, bo
i raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują wyższe sfery, a się z nich śmichem konasz. Trzeci, trzela i raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują dwa fryzjery, a się z nich jest kto? No to, no to jest ten śmigło. Tak i tak mu się zdaje. Śmigło. Dwa zdarza podadają fres. Śmigło. Fajny pije cały dzień. Śmigło. A później szczęście jest jak ty. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują wyższe sfery, a się z nich śmigiem konasz. Trzela i raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują wyższe sfery, a się z nich jest kto? No to, bo to jest śmigło. Ten taki będą się stajesz. Śmigło. Niech własna zapłata daje fest. Śmigło. Rozwary pije cały dzień. Śmigło. A później szczęście jest jak mnie. Ewelino, z tym pytaniem oczywiście ku zaskoczeniu wszystkich zwracam się do ciebie. Ewelino, podobała ci się taka muzyka? Owszem, bardzo nawet. Energetyczne trio, prawda? Tak. Świetny imidż. Energetycznie, dynamicznie, dokładnie. Zauważalnie. Mhm. Myślisz, że troszkę wpadłem w oko Grocholi? Nie sądzę. Myślę, że to była tylko taka gra, wiesz? Myślisz? Mhm. Nie leciała trochę na mnie, tak? Jednak? Wiesz, inteligentny z telewizji. Myślisz, że... Słuchaj, ktoś niedawno powiedział, że jesteś inteligentny, ale bez klasy. A wydaje mi się, że pani Grochola woli facetów z klasą. Ja jestem inteligentny bez klasy? Kto tak powiedział? Dasz mi jego adres? A nie. Jej. Jestem bardzo dobrze wykształcony. Nie jedną klasę mam za sobą. No dobrze, skoro mówimy o klasie, to ja to w takim razie mam na ciebie takiego haka. Czy ty masz jakieś związki z polityką, Ewelino? Polityka. Politycy. Nie, nie, nie. Nie. Nigdy? Nie. A powiedz mi, czy to nie ty śpiewałaś hymn kampanii wyborczej PSL-u? A. A! Myślisz dokładnie tak, jak my chcemy, żebyś myślał. Tak, 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 słuchaj. No, to jest no taka wytłumacz się teraz, no. No tak, dobra, no, będę PSL, się tłumaczyć, no. Proszę bardzo. Na wsi się śpiewało. Nie, słuchaj, ja już mówię, co to ale było. Poczekaj, najpierw przypomnijmy te piosenki, jakie to były słowa. Proszę cię, nie. O nie. Bo zaraz wyciągnę to, co mam na ciebie. Nie, słuchajcie, już mówię, o co chodzi. No sytuacja właśnie jest prosta. Dziewczyna z małego miasteczka, która się już parę razy, wiesz, próbowała coś tam zrobić. Nigdy nic nie wychodziło. I w końcu okazało się, że niestety po prostu jest okazja, żeby poznać paru świetnych muzyków. Ja nie będę mówić, kto brał udział w tej sesji nagraniowej. Ale oni wszyscy byli z PSL-u, ci muzycy? Nie, nie, nie. Nie, Jarosław byli... Kalinowski, bas. Nie, nie, słuchaj, to byli, to była najwyższa półka. Waldek Pawlak, drums. Ale daj mi powiedzieć, słuchaj, to była najwyższa półka, jaka mogła się tylko zdarzyć. Jaka jest możliwa po prostu. Najwyższa półka z PSL-u. Nie. To byli muzycy grający przede wszystkim jazz. Mm.
I ja stwierdziłam tak, kurczę, siedzę sobie w tym Jasieniu. Jasień to jest miejscowość, gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkałam właściwie, ale z którego pochodzę. Mhm. I stwierdziłam, nie, ale kurde, no nie, ale... Nie tłumacz się, ale masz kaca czy nie? Nie, człowieku, słuchaj. Człowieku czy ja mam kaca? Człowieku men. No byłam w dupie w tamtym momencie, wiesz? Mhm. I po prostu... Nie chciałem cię dotknąć, a widzę, że cię to wzięło. No. Nie, słuchaj, ja się nie czuję z tym źle, bo chodzi o to po prostu, że nadarzyła się okazja, kiedy mogłam wyjechać, poznać paru ludzi i być może po prostu zarobić na to, żeby zaczepić się w Warszawie. Podoba ci Jarek Kalinowski? Nie. Chociaż jest miłym człowiekiem. Miłym. Tak. Okej, okay, a pamiętasz, jak leciały te słowa? No tam coś o kraju i tak dalej. To fajny numer. Dużo o kraju było. Tak, tak. Ale chyba słabo im się przydało, bo nie mają teraz poniżej 4%. Tak, no. Tak. Aha. Ale ja nie politykuję, wiesz, jakoś okay. Na wybory nigdy nie chodziłam, także... No dobra. Powiedz mi, dziecko, dlaczego ty nie chciałaś się rozebrać dla Playboya? Byłaś pierwszą dziewczyną, która... Co, chcesz, żeby się Ala Janosz rozebrała? Słuchaj, przepraszam, jeśli to nie Ala kiedyś dostanie propozycję, będzie miała ochotę, to zrobi. Właśnie to. To będzie najmniejsza rozkładówka świata. Słuchaj, ja nawet nie wiem. Się ja nawet nie wiem, czy ja bym nie chciał Krzysia Zaleskiego zobaczyć wtedy. Powiem ci, że ty, z Krzysiem albo... to całkiem nieźle mogłoby być. Chciałabyś zobaczyć Krzysia? Nie, to takie chciałam. Mokre włosy tu. Nie no, trzeba tutaj powiedzieć, że Krzysiu jak najbardziej jest pięknie zbudowanym młodym człowiekiem. No, jakaś taka łezka wokół się pojawiła. Jakiś sentyment. Nie, no dobrze. No, ale ja myślę, że ta łezka powinna się pojawić w twoim, wiesz? Co ty? Ja nie słucham heavy metalu. Nie. Ja mówię tutaj o budowie ciała. O, Bożena twoja mama? Tak. Mam też coś dla Bożeny, wiesz? Dobrze. Mama jest lepiej zbudowana? No, troszeczkę. To będzie większa bluza z dwoma kapturami. Czy masz coś do zarzucenia mojej budowie mojego ciała? Nie, ale zastanawiam się, dlaczego cały czas ubierają cię w takie luźne koszulki. W luźne koszulki? Mhm. Dlatego, że nie można kupić mojego rozmiaru, bo nie ma takiego extra small. Jak ja sobie chcę kupić obcisłą koszulkę, to jedę do sklepu z przerośniętymi, dla przerośniętych tych starszaków. Ewelina, no nie każdy może być dobrze zbudowany. Ja ćwiczyłem, byłem na siłowni, wyrzucili mnie i mogli na mnie patrzeć, umierali ze śmiechu, no. O Jezus Maria, no. Ja jeszcze nie byłam, wiesz. Zrobiłaś mi przykrość w ten sposób. Przepraszam. No właśnie, przepraszam. Ja ci ten PSL tak od razu nie powiedziałem od razu, tylko w dubie. Nie. Nie, w ogóle. A czy to jest prawda? Dobra, tak, chcesz rozmawiać? Ale nie. Czy to jest prawda? Nie, ale poczekaj, tak. Ale zamknij się. Tak, zamknij się. Nie. Czy to jest prawda, że ty powiedziałeś, że ani Leszczyński, ani ja nie jesteśmy w twoim typie? Oczywiście. No i bluza poszła się jebać. Trudno. Sorry. Trudno. To ja ci, przepraszam. Jak ja mówię całej Polsce, że jak od dzisiaj nazwę Guns N' Roses będę tłumaczył jako flinty i róże. Ja po prostu padałem na kolana, bo słyszałem dziewczynę, której głos powodował, że ja miałem dreszcze po prostu wszędzie. A ty mnie teraz, że ja nie jestem w twoim typie? Jak można się tak mylić, ślepy być? Zobacz. Dobrze, to zacznijmy jeszcze raz. Dobrze. Ewelino, co do Roberta Leszczyńskiego, to rzeczywiście była dziwna fryzura i tak dalej. Czy byli jacyś jurorzy, którzy jeszcze ci się podobali? Tak, oczywiście. Któż taki? Będę strzelał. Taki wysoki, wysuszony. Cygan! Przepraszam. To prawda. Chudzina z Jacka. Tak, 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 tak. Wysuszony. Naprawdę? Cóż, no. Nie, to na twarzy jest całkiem nieźle. A skąd ty wiesz, gdzie ja mogę być wysuszony? Mama mówiła, za dużo tego sushi. Dobrze, Ewelina. Tak, słucham. Dostaję... Inaczej. Pojawia się pierwsza edycja Idola, stajesz się tej edycji ewidentną gwiazdą, dostajesz jako jedyna dziewczyna propozycję, żeby wejść na rynek. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ja tobie zadaję to pytanie. Gazety, markowe, miesięczniki proponują ci rozbieraną sesję. I ciekawi mnie twój przewód myślowy, bo to jest naprawdę wejście, wiesz, wiele dziewcząt, wiele wokalistek, Anita Lipnicka chyba dwa razy to zrobiła już. Słuchaj, no ja mam podejście takie do sprawy. Ja chcę być oceniana przez pryzmat tego, co robię. Po prostu, czyli muzyka i tak dalej. Nie interesuje mnie pokazywanie tyłka ani innej części. Mogłaś przodem stać? Nie no, mogłam, sesji. Tak, proszę, oczywiście jesteś mogłam. Całkiem widzę fajnie zbudowana, czy nie masz jakiegoś takiego gigantycznego biustu, ale jest okej, okay, ja bym popatrzył. To jest tak zwany rozmiar sportowy. To chyba ping-pong. Nie, to jest taki rozmiar, że jak biegasz, to ci nie przeszkadza, wiesz? Ty rzeczywiście, jakby Pamela Anderson brała udział w sztafecie, to by się zabiła. No, obawiam się, że miałaby lekko bitą twarz. No, tak. Kto panią napadł? Własne cycki.
Słuchaj, no to wróćmy do tego Playboya. Tak, bo to ciekawe, tak, no. Tak, tak, bardzo. No. Wiesz, ja powiedzmy, że swoje ciało mam dla tam jakby wybrańców, tak? A ilu jest? Wybrańców? Nie, no bez przesady. Dla faceta swojego, ja mężczyzny. Jestem monogamiczna, no, tak wiesz. Jak ja. No, to świetnie. Możemy zacząć się spotykać. Słuchaj, więc... Jak już rzucę grochole. No daj mi w końcu coś powiedzieć. Tak, tak, właśnie, no mów. To po prostu nie tędy droga, no. Nie interesują mnie, wiesz, sesje rozbierane. I jeszcze do tego, jak się dowiedziałam, ile się dostaje za taką sesję. A właśnie, ile się dostaje, bo to takie... To znaczy... Na ile wycenili flintę nago? Ja nie dostałam konkretnej propozycji finansowej. Ale taki przydział. Z tego, co wiem, to jest między 10 tysięcy a 60. No to... Z tym, że 60 to są naprawdę osoby... Renata Beger. Nawet 65. Słuchaj, jeśli chodzi o panią Renatę, obawiam się, że ona zrobiłaby to za darmo. No, twoja znajomość rolnictwa jest rzeczywiście bardzo duża. Oglądam czasami telewizję. Naprawdę postrzegasz u niej taki pęd do obnażania tak, się? Tak, tak, jak najbardziej, tak. To prawda, jest to pewna forma ekshibicjonizmu. Przepraszam, telefon, ktoś wiochę robi, nie szkodzi. Chciałbym spełnić twoje marzenie, bo przeczytałem w naszym kwestionariuszu, który goście wypełniają, że ty nigdy nie widziałaś Matrixa do końca. Słuchaj, zainspirowały mnie wszystkie te trzy pytania. No właśnie, to w ogóle ta twoja fascynacja Matrixem, że to ulubiony aktor, że ten Keanu Reeves. No właśnie, to nawet siedzą ludzie, fani twoi przyszli zobacz, jak Matrix wyglądają, prawda? Z PSL-u przyszli. Słuchajcie, jeśli chodzi o Matrixa, to zawsze miałam pecha do tego filmu. Kiedy wszedł do kin, no. Jakoś nie miałam czasu go zobaczyć. Ale no, to byłaś i wyszłaś przed końcem? Nie, no ale poczekaj. No jest. Nie zdążyłam po prostu chyba pójść. No ale wszyscy zachwalali go oczywiście. Mm-hmm. No i tam po jakimś czasie, kiedy stałam się szczęśliwą posiadaczką odtwarzacza DVD, no, kupiłam super, sobie. Tak, kupiłam sobie film. I stwierdziłam, że no najwyższy czas obejrzeć ten film, o którym się tyle mówi. I niestety, oglądając nie go, poczekaj, oglądając go, byłam cały czas w trasie, więc moje pierwsze podejście do Matrixa to było pół godziny. Przy czym co chwila wracałam, wiesz, parę scen. Wcześniej, bo już przysypiałam. Czyli ty nie wiesz, jak się kończy? No nie wiem. Chcesz zobaczyć końcówkę Matrixa? Dobrze. Słuchajcie, mamy absolutnie... Ale to nie będzie żadnej niespodzianki. Ale co tam niespodzianka? Ja spełnię twoje marzenia. Zobaczcie, tylko u nas końcówka Matrixa. Pierwszej części dla spełnienia Eweliny Flinty. Zobaczcie. Jest końcówka. Brawo. I teraz wiesz, jak to się kończy. A żebyś sobie mogła, kiedyś miałem dla ciebie sobie specjalnie DVD, wiesz... Która część? To jest pierwsza część, ale tak porysowałem, że nie ma końcówki, wiesz? Ale jak to pierwsza? No to jest pierwsza część, tam gdzie się okazuje, że ten łys jest matką tego w okularach. No, super. Mhm. To jest druga część. No właśnie, bo pierwszą już mam. A, to jest chyba druga część, ja nie wiem. Wiesz, ile to potrwa, zanim ja obejrzę obie. Ale to znaczy, obie. Możesz sobie pożyczyć, na pewno potem mi oddasz. Dziękuję ci bardzo. A ja nie mam żadnego prezentu dla ciebie, bardzo mi przykro. Poczekaj, nie mów hop, zaraz coś wymyślimy. Dziewczyno. Jeszcze mam do ciebie takie dwa, trzy pytania, bo ty nam się dałaś poznać jako taka power. No to wiesz, wolna miłość, narkotyki, swoboda erotyczna. To nie do końca tak jest, wiesz, ja zawsze... Nie. Ja pamiętam skąd ty wiesz, ja pamiętam ustąp bardziej, bo jestem starszy od ciebie. Tam każdy z każdym, gitarzysta z basistą. Klawiszowiec też z basistą, bo tamten gitarzysta go rzucił. Słuchaj, niewątpliwie w większości przypadków tak było. Natomiast jeśli chodzi o moje, wiesz, flower power, to raczej skończyło się na... Na power. I to było Tak. Raz dostałem kwiaty. Nie. No. Muzyka i styl ubierania się przede wszystkim. Szwedy. Szerokie spodnie. Tak, oczywiście. Czy nie jesteś taką prawdziwą kobietą flower power? Nie. Ja sobie po prostu przerobiłam flower power na swoje potrzeby. Dla mnie była najważniejsza muzyka, a jeśli chodzi o narkotyki i wolny seks, to ja zawsze byłam, wiesz... Raczej. I bardzo dobrze. Tak. I w tym programie takie postawy popieramy. No niestety, słuchajcie, okazuje się, że młoda dziewczyna, 25 lat, a tu takie rzeczy wygaduje. No. Ewelina, wiesz co, ty jesteś sympatyczna dziewczyna, ja cię lubię i zawsze cię doceniałem. Tak jak powiedziałem ci kiedyś, nie do końca przekonałaś mnie swoją płytą, ale bardzo mnie przekonujesz swoimi emocjami, swoim talentem. Ty już ze mną skończyłaś? Nie, mam taką prośbę, wiesz, ja z tobą jeszcze nie skończyłem, dziewczynko. Mam taką prośbę, ja wiem, że to jest... Mogłabyś nam coś zaśpiewać na zakończenie, taka kapella? Bardzo bym cię prosił. Bo to... Prawda, że chcecie? Chcemy! Bluzę masz ciemno. Dziękuję. Bluzę masz ciemno. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Chcę
chcę. Książkę, Kasi, tę chcecie dedykację jakąś świńską? Czy ty masz? Napiszę ci Tomcio Panu. Nie, wiesz co, ja pójdę do pani Kasi z prośbą. Dobra, idę do pani Kasi z prośbą. To już... Słuchaj, a ty jeszcze nie zapytałeś, jakiego ja mam haka na ciebie. Ewelino, jakiego masz haka na mnie, to nie jest ważne. Czy możesz tam coś dać? Masz naprawdę haka jakiegoś? Dawaj. No. No, jakiego? Nie, nie, to nie jest hak, wiesz, no. To jest tak... No, dobrze. Nie, nie, Kubuś. No. Chciałam się przygotować do tej rozmowy dzisiaj. No. I wczoraj sobie pomyślałam, że warto by było mieć twoją płytę. No. Twojego zespołu. Tam gdzie gram na perkusji. Tak. No. Nie masz tej płyty? Mam. Wyczerpał się cały nakład, był 19 egzemplarzy. No słuchaj, no niestety byłam w jednym, w drugim sklepie. Poczekaj, poczekaj, nie było. Idę do trzeciego. Czuję jakieś świństwo. Kamery braczego, prąd w dół. Idę do trzeciego i pytam się o taki i taki zespół. I pan mi mówi, nie, no to nie, to w ogóle już mam zwroty tej płyty. Może sklep był likwidowany? Ale znalazł, nie, znalazł, wiesz. I masz tę płytę? Tak, kosztowała całe 7 zł. Przepraszam. Brawa, no naprawdę, słuchaj. Wiesz, ile kosztowała płyta Michała ostatnio? Ha? Ale to nie jest ważne, wiesz. Tak pomyślałam sobie... Wiesz, że znam dziewczynę, która słuchała tej płyty i płakała. Słuchaj, ty jakby, wiesz, no pojechałeś troszeczkę po moim życiu na dzień dobry, a teraz po tobie. No do widzenia. Na do widzenia. 7 zł mówisz? Nie, ale wiesz, ale przejebane. Ale była przeceniona. Była przeceniona z 15 i pan ją podobno znalazł w koszu takim, wiesz, gdzie są przecenione płyty. Jeszcze można za 2 zł sprzedać, a potem można dać darowiznę, jakąś odpisać sobie od podatku. Tak, mój kolega powiedział, że do chleba zawsze można dołączyć. Poproszę tak paryską z płytą Wojewódzkiego. Ale tego proszę nie wycinać. I obważanki z płytą Flinty. Ale Kuba, ja słuchałam tej płyty, no wiesz? I to? No nie dało się posłać do końca. Bo to długa płyta. Nie, była. Moja jest dłuższa. Dobra, skończmy ten wrażliwy temat. Dobra, śpiewaj albo wychodź. Ale, albo ale widzisz, jaki ty jesteś? Dobrze, słuchajcie, tego ci się fragment odpóźnie się wytnie. Za wasze zdrowie. Podlizuje się publiczności. Nieprawda. Proszę państwa, specjalnie na zakończenie, oczywiście dla wszystkich, którzy do nas przyszli, mamy świetne ciuchy firmy Smith. Edyta już, Ewelina Bożena swój dostała. Właściwe imię. Bożena to moja mama, także... O, Bożena twoja mama? Tak. Mam też coś dla Bożeny, wiesz? Dobrze. Mama jest lepiej zbudowana? No, troszeczkę. To będzie większa bluza z 2 kapturami. Słuchaj, ja myślę, nie. Pani Bożeno, nie no, żartowałem, nie, nie no. Będzie normalnie, mamo, na zakończy... mamo, na szczęście nie masz takiego dużego biustu. Nie, takiego biustu nie ma, to Pamela Anderson wymięka. Dobrze, Ewelinka, na zakończenie, ja już się pożegnałem, ja już się w kącie, no, coś takiego. Chcesz mikrofon, czy tak polecisz? To zależy. No to tak, no tak, lecimy, no. Coś, wiesz co, mi się to z Her bardzo podobało, to Aquarius, pamiętasz? To jest w ogóle, wiesz... A to tak trudno zaśpiewać. No to coś takiego, naprawdę, bo wiesz, masz taki głos, że to pozostaje na długo w pamięci. Mówię w tej chwili bardzo serio. Dobra. Mhm. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. We've had all my lifetime no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Yes, sir. To ja przetłumaczę po angielsku, było, że chciałaby chociaż Mercedesa. Na zakończenie mogę powiedzieć, było tak dobrze jak na mojej płycie, prawda? Nie odzywa się więcej. Kończymy program, kończymy. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. W życiu pokazuje bardzo fajną relację między matką a córką. Ja. Książka nawet. Nawet tak. Książka. Zapomnijmy nawet o filmie. Oczywiście. Nawet książka. Nawet ta jest. Słaba książka, ten Harlekin, prawda? Bo to jest tandeta trochę ta książka. Słuchaj, a przywalić ci na wizji?